Niedziela, 2 sierpnia 2020 roku. Wakacyjny nastrój przy temperaturze przekraczającej dobrze 40 stopni Celsjusza. Piotr się z tej strony kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Gdzieś tam, jeśli w tle będą dochodziły głosy, to bardzo przepraszam, ale ile można w klimie siedzieć? W związku z czym na spokojnie lekki taki przeciąg przy klimie to już by mi mowę odebrało. Dzisiaj sobie w ramach flashu zrobimy flash związany z krypto. Dość ciekawe rzeczy miały miejsce podczas późnej sesji w Tokio, na początku sesji w Europie. Pytanie za $1 000 000 jak zwykle. Czy to już po korekcie? Czy coś większego się szykuje, coś większego przed nami, w związku z czym na spokojnie zaczynamy od Bitcoina. Jest Bitcoin, jest wykres tygodniowy, bardzo mocne wyjście w górę, 12 tysięcy przetestowane. Teraz, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z 12 tysiącami, odsyłam do jednego z poprzednich naszych spotkań, jeśli chodzi o rynek krypto. Odmierzyliśmy sobie górę przed wybiciem 10-10500, doły, tam nam wychodziło, że 12, w okolicach 12 tysięcy, może odrobinę powyżej 12 tysięcy. Mamy szansę przetestować ze względu na równość ruchów, czyli ostatnia konsolidacja, wybicie, ten sam dystans. No i na ten moment tego typu rzeczy rzeczywiście mają miejsce. Teraz, co jest istotne, o czym jeszcze sobie rozmawialiśmy, to z perspektywy obecnego zachowania dość istotne, jak my się zamkniemy, bo próbujemy wyjść powyżej ostatniego miejsca słabości. I teraz, co my żeśmy sobie ostatnio zrobili, skąd ta czerwona linia tutaj, my żeśmy sobie odmierzali ruch do spodu, ok? I po wybiciu ostatniego miejsca słabości, jak wysoko jest szansa, żebyśmy doszli. W tym wypadku wyszły nam okolice 16-17 tysięcy i to w dalszym ciągu jak najbardziej realne poziomy do ewentualnego osiągnięcia, jeśli chodzi o Bitcoin. Co jest w takim razie potrzebne? Potrzebne jest to, żeby w jakimś takim pozytywnym stylu z perspektywy kupujących spróbować ten tydzień domknąć. Ten górny cień tutaj może ewentualnie zachęcać podaż, tak? Może zachęcać podaż. I teraz jak moglibyśmy podejść pod ewentualne longi? Bo tutaj według mnie, mogę totalnie się mylić, dopóki jesteśmy powyżej tego ostatniego miejsca słabości, to wszystko na ten moment to szanse na korektę, nawet zejście pod 10 tysięcy. I teraz dwukrotnie, jeśli pamiętacie poprzednie spotkania, jeśli pamiętacie analizę na TradingView, po wybiciu, cofnięcie, oczywiście nie idealnie, w punkt tam trochę brakło, ale dwie możliwości tradowania. Ta druga dzisiaj w nocy miała miejsce, jeśli chodzi o próbę podejścia pod długie pozycje. Dobra, wiemy, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Wiemy powyżej jakich istotnych poziomów. Wiemy z perspektywy wykresu tygodniowego, co się może ewentualnie zadarzyć. Zejdźmy na wykres dzienny. Jest wykres dzienny. No i tutaj kwestie nowego maksa i nowych minimów, to może być ewentualnie tak zwany outside day. Natomiast to, o co powalczą, zanim tutaj przejdziemy sobie do lewej strony wykresu, zanim tutaj zaczniemy rozmawiać o tym, co powybijaliśmy i tu zanim zaczniemy porównywać, to spójrzmy sobie proszę na kwestię tego wyjścia do góry, tego cofnięcia i próby kontynuacji, ok? Mamy wzrost, bazę, kontynuacji. Oczywiście jest to rynek krypto, w związku z czym jak puszczają stopy, to puszczają dość znacząco i tak to wyglądało podczas sesji azjatyckiej. Jeśli udałoby się wyjść wyżej na Bitcoinie, jeśli udałoby się skończyć dzień powyżej 11350, 11400, to ten dolny cień można byłoby traktować jako swojego rodzaju retest, ok? Jeśli zakończymy dzień w tak negatywnym stylu, z czym możemy mieć do czynienia w ciągu najbliższych kilku dni? No prawdopodobnie, i tutaj będziemy się przemieszczali w lewą stronę, prawdopodobnie wtedy mogłoby dojść do retestu wybicia z konsolidacji, w tym wypadku mówimy o 50% tej konsolidacji, mogłoby dojść do retestu, po pierwsze, połowy konsolidacji, to są okolice 9,5 tysiąca,
czyli jakimś dolnym cieniem moglibyśmy ewentualnie przetestować poziomy pod dziesiątką, okay? To również, jeśli widzicie tą czerwoną spadkową linię trendu tutaj, to również byłby retest wybicia powyżej spadkowej linii trendu z perspektywy wykresu miesięcznego, okay? Także tutaj w dalszym ciągu, pomimo tego, że słabo wyglądamy, pomimo tego, że próba budowy outside day, to na ten moment to wciąż byki są w przewadze. Wiem, jak to brzmi z perspektywy tych, którzy utrzymują krótkie pozycje na Bitcoinie, ale to wciąż kupujący mają tutaj przewagę i tak jak mówię, obserwacja w dniu dzisiejszym, bo jeśli domkniemy się powyżej otwarcia z dnia poprzedniego, to wszystko, co widzieliśmy w dniu dzisiejszym, będzie można potraktować jako swojego rodzaju test, okay? Gdzie są kupujący? Bez zmian w stosunku do tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o TradingView, okay? Plus, jeśli te poziomy zostałyby wybite, bo tutaj należałoby zrobić rewizję w ramach wydarzeń z dnia dzisiejszego, to wtedy te 50% z konsolidacji, o której sobie rozmawialiśmy. Zejdźmy sobie na chwilę jeszcze z perspektywy, popatrzmy sobie z perspektywy krótszego horyzontu czasowego, popatrzmy sobie z perspektywy 2 godzin na przykład, czyli intraday. Okay. Jest tutaj trochę przestrzeni i ci, którzy chociaż raz czy dwa spędzili dokładnie czas oglądając jeden z webinarów dotyczących np. swing tradingu, wiedzą, gdzie z perspektywy intraday mogą siedzieć i czaić się kupujący, a mianowicie kwestia próby ewentualnego dokończenia biznesu, czyli okolice 10 800 to mogłaby być kwestia, gdzie czają się na Bitcoinie kupujący i na te poziomy z perspektywy intraday na pewno warto zwrócić uwagę. Przejdźmy sobie do Ether. Bardzo podobnie. Mocny retest 400, wybicie 400. Zobaczymy, co dalej. Wszystko idzie z perspektywy wykresu intraday o taką linię trendu, która na ten moment niedźwiedzie próbują łamać, ale po kolei popatrzmy sobie z perspektywy wyższych horyzontów czasowych. Zacznijmy od wykresu tygodniowego. Tutaj, dlaczego ewentualnie ta reakcja w tym miejscu? Ja myślę, że tutaj żadnej Ameryki nie odkryjemy i z perspektywy potencjalnej strefy podażowej, z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, idealne uderzenie w podaż połączone z wybiciem stop lossów i dość mocne odrzucenie. Nie jest to super pozytywny obraz na ten moment. My również podwoiliśmy, jeśli ktoś sobie zmierzy ewentualnie ten kanał i wyjście z tego kanału, to też żeśmy sobie podwoili, okay, pewne rzeczy. No to zobaczmy, jeśli cofnięcie, no to cofnięcie w okolice 280 teoretycznie mogłoby mieć miejsce. 280 to ostatnie miejsce słabości. I co? I znowu nam się pewne rzeczy do kupy tutaj składają. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do Bitcoina, to ten ruch po wyjściu powyżej ostatniego miejsca słabości, okay, ten ruch został tutaj zrobiony na ten moment. Okay? Trochę konsolidacji teoretycznie na Ethereum może mieć miejsce. Jakie przedziały? Okay. Myślę, że te właśnie okolice 300-280 od dołu, a od góry 400-440 i dobrze byłoby odrobinę ten rynek wyciszyć, dać tutaj złapać jednej i drugiej stronie trochę oddechu. Jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego? Również bardzo podobnie jak na Bitcoinie, tyle tylko, że popatrzcie, co tu się dzieje. Popatrzcie, co tu się dzieje. Jeden moment, posprzątajmy tylko troszkę, żeby nie wszystkie linie były widoczne. Tutaj mamy do czynienia z tym, o czym mówiłem przed chwilą na Bitcoinie, co chciałbym zobaczyć, tak? Tutaj też była szansa na outside day, nowe maksy, nowe minima, ale zobaczcie, tu się wyzbieraliśmy już na Etherze. 340 jest bronione na ten moment. 340 jest bronione na ten moment, ok? Czyli to jest dość istotne, to jest to, co chciałbym zobaczyć ewentualnie na Bitcoinie. Chociaż z perspektywy intraday, no już tak ciekawie to, jak za chwilę zobaczycie sami, tak ciekawie już to nie wygląda. Czyli z perspektywy wykresu dziennego walka idzie o 350-340 z perspektywy kupujących. Okay? Zejdźmy sobie w takim razie niżej. Zejdźmy sobie na wykres intraday. Właściwie to
Z tego zejdziemy na 2 godziny. Okej. Okay. No i co tutaj mamy? No tutaj obawiałbym się, niestety ten obraz, o ile z dziennego wygląda trochę lepiej, o tyle z intraday troszkę gorzej. Tu nie ma czegoś takiego jak dokończenie biznesu, które może mieć miejsce z perspektywy dolnego swingu, jeśli chodzi o bitka. Tu obawiałbym się o co? Tu obawiałbym się o ewentualne 1 do 1. Tu obawiałbym się o ewentualne 1 do 1, które mogłoby nas sprowadzić właśnie w okolice wspomnianych przeze mnie 280. Tu są stop lossy, o które rynek może chcieć się upomnieć, biorąc pod uwagę azjatyckie minima. W dalszym ciągu sytuacja ogólnie na krypto pozytywna. Jeśli chodzi o sprzedających, to dokończenie biznesu, ale w ramach górnego swingu w okolicach 400 może mieć miejsce. To jest ekstremalna próba podejścia z perspektywy Ethereum. Sprzedający są w okolicach 375-380 na ten moment, biorąc pod uwagę obecne zachowanie się ceny. Średni termin, byki w przewadze. W krótkim terminie możliwość korekty. Ten pierwszy ruch bardzo gwałtowny, no ale dajcie spokój, trochę do góry poszliśmy, w związku z czym jest co realizować. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.